Dzień dobry Państwu, witam Państwa w dzisiejszej porannej kawie mojej Bochni. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj przewodniczący klubu Bochniacy dla Bochni, Rady Miejskiej w Bochni, pan Kazimierz Ścisło. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. No, jeden z najbardziej aktywnych radnych, nie tylko obecny, ale i poprzedniej kadencji. Chciałem dzisiaj z nim porozmawiać na temat budżetu, na temat opinii pana radnego, że Bogdan Kosturkiewicz, burmistrz miasta Bochni, nie realizuje tego, bo na ostatniej sesji podniósł pan tą kwestię. W czym miałoby się przejawiać nierealizowanie budżetu? Podam tam kilka przykładów, ale chciałbym, żeby pan też tutaj te przykłady podał. Panie redaktorze, no jest nierealizowany budżet roku 2008. Jak wszyscy wiemy, budżet został przegłosowany w 2007 roku w grudniu na prośbę burmistrza, żebyśmy mieli czas na realizację wszystkich inwestycji, na przygotowanie się do tych inwestycji, a na ostatniej sesji ponad 1,5 miliona została ściągnięta kwota z budżetu, z uchwalonych po prostu inwestycji przez radnych, przez wszystkich radnych jednogłośnie. 21 radnych zagłosowało za budżetem roku 2008 i ściąga się kwotę ponad 1,5 miliona złotych, jak pan redaktor zaznaczył. Są to znaczące kwoty, ale to jest dopiero początek. Może podam kilka przykładów, bo wam podał podczas tej ostatniej sesji kilka przykładów. Mianowicie, że zostały ściągnięte pieniądze na ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Wiśnickiej. Tak, zgadza się. Następnie zostały ściągnięte pieniądze przygotowane na dofinansowanie łącznika autostrady z drogą krajową. To są takie generalne dwa przykłady. No, to są pieniądze rzędu jakiego? Łącznik to jest kwota 200 tysięcy na tej sesji było ściągnięte, z ciągu pieszego też 200 tysięcy. To są rzeczy bardzo ważne, bardzo istotne. Mur i droga na ulicy Krzyżewicza, została ściągnięta kwota 47 tysięcy, a to jest kwota 220 tysięcy. Następnie zaułek Molno, bo już nie chciałem wszystkiego wymieniać. To jest kwota 220 tysięcy. To są znaczące kwoty. Zaułek Molno też ściągnięta kwota 220 tysięcy? Nie, nie, nie cała, jest częściowo. O ile dobrze pamiętam, to jest 80 tysięcy na ostatniej sesji. Ściąga się je po prostu, no nie można ściągnąć wszystkich na raz, bo byłoby to grubo ponad 3 miliony, ale ściąga się to etapami, więc na tej sesji się ściągło ostatniej 1 600 000 prawie, 1 600 000, natomiast następne będą na pewno w listopadzie i w grudniu będzie się ściągać te inwestycje. No jest to, są to znaczące kwoty. Ja ubolewam nad ciągiem pieszo-rowerowym w stronę Limanowej, czyli do drugiego przystanku na Drugiej Górze w Dołuszycach. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek. Burmistrz Bogdan Kosturkiewicz na zebraniach osiedlowych, na których uczestniczyłem, w prawie wszystkich, obiecał mieszkańcom Dołuszyc i Kurowa, tym dwóm osiedlom, że będzie to wykonane. No niestety, jak już wiemy, nie będzie to wykonane w tym roku. Panie Kazimierzu, jest kwestia taka, że burmistrz tłumaczy to w ten sposób. Mieliśmy zagwarantowane, że na wydatki 15, na inwestycje 15,5 miliona, ale była konieczność przesunięcia części środków, właśnie tych, o których pan wcześniej wspominał, ponieważ wymagało tego sfinansowanie wkładu własnego w ramach tych inwestycji. I on mówi tak: cieszę się, że są przesunięcia, chciałbym, żeby były zawsze przesunięcia, chciałbym, żeby zawsze udawało się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych. Na przykład udało się ponad milion, tak mówi, milion złotych pozyskać w miesiącach wakacyjnych na realizację zadań z zakresu drogownictwa. Byłbym szczęśliwy z tego powodu, gdyby było jak najwięcej przesunięć. Jak pan to... Panie redaktorze, ja widzę, że pan się nawet uśmiecha. Ja też się uśmiecham do pana burmistrza, ale moje zdanie jest odmienne. Odmienne i to bardzo znacząco, ponieważ cieszyłbym się bardzo, gdyby pan burmistrz realizował budżet, to co jest zapisane w budżecie, a nie mówił o ściąganiu pewnych inwestycji i realizował coś dodatkowo. A to, że zostały pozyskane i z powodziówki pieniądze inne, to dostaliśmy jak inne gminy. Była powódź, były inne rzeczy. Co roku dostawaliśmy, koniunktura w tym roku jest bardzo dobra. Na co burmistrz przesunął i radni te pieniądze, które zabrał z tamtych inwestycji, o których wspomnieliśmy? No na zakup fotoradaru. Jest 220, o ile dobrze pamiętam, jest kwota 220 tysięcy dla Straży Miejskiej. Jest, radar ma być gdzie umiejscowiony? No, radar jest przenośny, będzie przenośny w różnych punktach w mieście. To tutaj trudno powiedzieć, czy on będzie na Proszowskiej, czy on będzie na ulicy Strzeleckiej, czy on będzie na jakiejś jeszcze innej ulicy. Ale rozumiem, gdyby teraz tak porównać sytuację, czy uważa pan, że
ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Wiśnickiej, czy zaułek Molla, czy ewentualnie jakby przygotowanie części pieniędzy na łącznik z autostrady jest ważniejsze na przykład niż rada dla Straży Miejskiej? W 100% jestem przekonany, że ciąg pieszo-rowerowy, przede wszystkim ciąg pieszo-rowerowy i łącznik autostradowy, to są rzeczy, które naprawdę są Bochni potrzebne, mieszkańcom te Bochni. Ciąg pieszo-rowerowy, jak mówiłem, jest to bezpieczeństwo naszych dzieci, osób dorosłych, które korzystają z chodników i bardzo sobie chwalą tę część chodnika, która jest na ulicy Wiśnickiej. A łącznik, no panie redaktorze, o łączniku nie będziemy mówić, bo łącznik, to już nie ma rozmowy. Nad łącznikiem trzeba działać, bo jeżeli nie będziemy mieć zjazdu, tutaj łącznika ze zjazdu z autostrady, no to Bochnia jest odcięta od głównej... Wczoraj obecny tutaj w porannej kawie wiceburmistrz Gustaw Korta mówił, że no, lobbying jest dobry, skuteczny, że zanosi się na to, że jego zdaniem, on taką ma nadzieję, bo to są ciągle nadzieje, że uda się sfinansować ten łącznik, szczególnie, że znaczną część tego finansowania pokryje Generalna Dyrekcja Drogi. Taką mają nadzieję, że tak powiem. Choć ja go zapytałem wówczas wczoraj, czy nie słuszne jest zdanie byłego burmistrza Bochni Wojciecha Cholewy, który mówi, panowie, przestańcie się łudzić, odłóżcie część pieniędzy na łącznik, bo trzeba będzie znaczną kwotę wyłożyć tych pieniędzy. Ściągcie trochę pieniędzy z hali widowiskowej sportowej, bo jest to inwestycja, no, która nie powinna tyle kosztować, nie potrzebujemy generalnie tak wielkiej hali. Co pan o tym sądzi? No, moim zdaniem, mam troszkę odmienne zdanie od burmistrza Korty, bo uważam, że panowie, pan burmistrz Kostulkiewicz, pan burmistrz Korta lobbują już od jakiegoś czasu i na razie są to same spotkania z panami, panami posłami i na razie nic z tego nie wynika. Naprawdę nic. Lobbują i nic. Ja nie widzę żadnych efektów, bo dalej Generalna Dyrekcja się odcina od wykonania, od sfinansowania tego łącznika. Zarząd Dróg Wojewódzkich też się na razie odcina. Nie mamy żadnych sygnałów, nawet jako radni nie mamy, że coś jak drgnęło w tym temacie. Więc ja uważam osobiście, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby zabezpieczyć środki lub mieć je zabezpieczone w niedalekiej przyszłości na wykonanie tego łącznika wspólnie z gminami ościennymi, ze starostwem i, jak powiedział pan burmistrz Korta na programie, także z powiatem limanowskim. Panie Kazimierzu, kwestia jest taka. Pana zdaniem, ile możemy zabezpieczyć w takim budżecie naszym, miejskim, gminy miasta Bochni, na łącznik generalnie, na przykład w przyszłym budżecie? Pana zdaniem, ile można byłoby wykroić? Ja myślę tak, że bardzo spokojnie moglibyśmy około 10 milionów tych środków zabezpieczyć. Jeżeli na ostatniej sesji stan konta bankowego, panie redaktorze, jest około 11 milionów środków, które są na lokatach, no to uważam, że nie jest to taka duża kwota, jak gdybym powiedział te 10 milionów. Zabezpieczajmy, albo co roku odkładajmy, bo ta autostrada się będzie bardzo szybko do Bochni zbliżać i do Tarnowa dalej. Więc musimy być przygotowani, nie możemy wtedy dopiero szukać pieniędzy. Ale powiem w ten sposób, pana zdaniem, Generalna Dyrekcja Drogi Autostrad włączy się w finansowanie tej inwestycji, czy nie włączy się? Nie, pan szczerze powie, jak pan to widzi? Po prostu, czy jednak trzeba liczyć bardziej na siebie niż na nich? Ja uważam, jak mamy liczyć, to liczmy na razie na siebie. Jeżeli do tego czasu nie udało nam się pozyskać jakiejkolwiek dobrej informacji, choćby światełka w tunelu, że będą coś robić dla Bochni, że zrobią ten łącznik, że pomogą nam, no to na razie liczmy tylko na siebie. Rozumiem. Kończąc, zapytam pana o drugą radę, tym razem powiatową, a nie miejską, tam lekka burza, tam pani przewodnicząca Joanna Solak, powiem szczerze, że przewodnicząca czy nie przewodnicząca, no jak pan tą sytuację ocenia? Tam? No jest to na pewno trudna sytuacja dla pana starosty, dla zarządu, dla całej rady, ale ja myślę tak, że muszą znaleźć jakąś taką salomonowe wyjście, muszą po prostu porozumieć się z panią Joanną, skoro doszło do takiej sytuacji, że jest wyrok sądu. To jest nieprawomocny. No ale jednak jest wyrok sądu. No. To muszą się porozumieć. No. Ja myślę, że porozumieją się na pewno. Dziękuję bardzo. Gościem porannym kawy mojej Bochni był dzisiaj radny Kazimierz Ścisło. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.